Cześć, ja jestem Mondor i witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale w 13 pechowym odcinku drugiego sezonu niepokojących reklam telewizyjnych. A dzisiaj przeniesiemy się trochę w przeszłość, lecz zostaniemy także w teraźniejszości, by rzucić okiem na kilka całkiem fajnych reklam, które niedawno znalazłem w internecie. Myślę, że ten odcinek będzie naprawdę ciekawy i w miarę gruby. Jednak jeszcze nim zaczniemy, proszę cię o zostawienie subskrypcji na tym kanale, jeżeli jesteś tutaj nowy, a także zostawienie kciuka w górę na dobry początek, żeby materiał ten milej się oglądało, a także żeby jakoś tam się on dalej pozycjonował. Próg kciuków w górę na dziś to powiedzmy 1500, miejmy nadzieję, że nam się uda. A jeszcze szybko chciałbym zareklamować tutaj mój drugi kanał, czyli Chata w lesie. Nowy film na temat w lesie dziś nie zaśnie nikt, czyli największego polskiego slashera, wyjdzie tam już jutro, bo to sobota. I myślę, że będzie naprawdę gruby. Zapraszam tam, pamiętajcie o subskrypcji i tak dalej. A tymczasem, moi drodzy, proszę rozsiądźcie się wygodnie i dajcie się ponieść 13, miejmy nadzieję, że niepechowej części drugiego sezonu niepokojących reklam telewizyjnych. A zaczynamy od czegoś naprawdę aktualnego, ponieważ reklama, którą teraz widzicie do internetu, dostała się 8 września 2021 roku. Jest to spot telewizyjny, który bardzo mocno umyślnie wpasowuje się w sam nurt czegoś, co jest niepokojące, ponieważ został stworzony z okazji zbliżającego się Halloween, a za zadanie reklamować ma park rozrywki położony w Holandii, założony w roku 1971, czyli Walibi Holland. Sama treść reklamy nie jest jakaś bardzo zaskakująca. Ochroniarz stróż nocny sprawdza obiekt późną nocą i wówczas natrafia na coś, co z łatwością możemy określić mianem bardzo niepokojącej maszkary. Halloween Fright Nights. Darkness takes over. Tickets and info, walibi.nl. Teraz czas rzucić na reklamę zdziepko starszą, ponieważ na YouTubie pojawiła się ona 25 marca 2014 roku i zdaje się, że właśnie mniej więcej w tym okresie została ona wyprodukowana. Jest to spot telewizyjny marki GiveGuff, mam nadzieję, że dobrze wymawiam ich nazwę, czyli brytyjskiej sieci komórkowej, coś jakbyście właśnie widzieli reklamę T-Mobile czy coś, którego myślą przewodnią jest Don't be scared, nie bój się. I szczerze mówiąc, dosyć dziwnie nie będzie bać się tej bardzo specyficznej reklamy ze względu na to, iż jej główną myślą są zombie, czy też podróby kochanego przez nas Czesia. Sama reklama epatuje bardzo mocnym mrokiem. Oczywiście co pikantniejsze fragmenty będę musiał tutaj zablurować, jednak link do całej reklamy znajdziecie w opisie tego filmu. Pozostańmy jeszcze na moment w temacie niepokojących reklam związanych z telefonami, czy też sieciami telefonicznymi. Przed wami wyprodukowana jakoś w 2010 roku reklama Virgin Mobile, która jest naprawdę niepokojąca, jednak w trochę inny sposób. Otóż przedstawia stalkerkę, która wręcz włamuje się komuś do mieszkania i za pośrednictwem swojego idealnego telefonu zarejestrowanego w sieci Virgin Mobile podgląda go i stalkuje. Co jak co, ale jest to dość niepokojąca koncepcja, jednak w trochę innym guście, bowiem nie patuje przerażającymi scenami, brutalnością, krwią czy jumpscarami walonymi na mordę. Zwyczajnie pokazuje osobę niezrównoważoną psychicznie. Przynajmniej ja tak mogę to interpretować, a wy zobaczcie ją teraz sami. Brad and I just had the best first date. I think he's the one.
And now, with my Android-powered phone from Virgin Mobile, I can email the pics I took to my mom. And with unlimited data and web, I can go through his Flickr stream to make sure I'm hotter than his exes, follow his Twitter feed to see if he's mentioned me yet. I can even watch his Foursquare check-ins for patterns. It's only $25 a month. That's crazy, right? Skoro przed chwilą rzuciliśmy okiem na coś, co mogło wzbudzić nas całkiem spory niepokój, zejdźmy na moment stanu i zobaczmy coś znacznie bardziej gównianego. Ponieważ tak, właśnie w ten sposób możemy opisać tę reklamę pochodzącą z roku 2001, reklamującą tak zwane Eggo Waffles. Nie jestem pewien, czy nie pokazywałem ostatnio czegoś podobnego, więc w razie czego poprawcie mnie w komentarzach. Reklama wygląda znajomo, jednak po przeszukaniu moich poprzednich materiałów chyba jeszcze o niej nie mówiłem, aczkolwiek możecie poprawić mnie w komentarzach. Otóż dwójka rodzeństwa właśnie je śniadanie składające się z reklamowanych przekąsek i w pewnej chwili oburzona dziewczynka zamienia się w niezwykle słabo wyglądającego potwora. Cóż, grubo. Good morning, Dolly. What, Dolly? I have syrup on my face. I'll get syrup on your face. Thank you, Dolly. Look how many we have. You like another bite? They're so yummy. And we have all the Eggo to ourselves. Dolly, Dolly, Dolly. Get away from my Eggo! Well, Dolly, a chipmunk. Eggo waffles are part of this complete breakfast. They're so fluffy and golden, you just can't let them get... A na samym koniec pozostawiłem coś, co dość mocno odbiega od tematu niepokojących reklam telewizyjnych, jednak bardzo mocno uderza w sam aspekt telewizji, czy cokolwiek, ponieważ jest to krótki film pochodzący z 1992 roku o nazwie Sandman. Jest to nieprzekraczająca nawet 10 minut animacja, opowiadająca o chłopcu, który przeszukuje swój dom, myśląc, że jest prawdopodobnie nawiedzony. Przynajmniej tak to interpretuje. Jednak z czasem stwierdza, iż chyba nie, lecz po chwili pojawia się właśnie ta jedna osoba, chyba tytułowy Sandman, która sprawiła, iż chwilę wcześniej myślał, iż naprawdę z jego domem jest coś nie tak. Ogólnie stylistyka, klimat i tematyka bardzo mocno kojarzą mi się z pierwszym Little Nightmares i myślę, że to całkiem trafne spostrzeżenie. Ogólnie oba twory mają ze sobą całkiem wiele elementów wspólnych, przynajmniej moim zdaniem. Nie wiem, czemu pokazuję wam to teraz w takim materiale, jednak stwierdziłem, że jest to tak fajna rzecz, że chyba ciekawie byłoby wam ją pokazać, a jeżeli chcielibyście, żebyśmy w przyszłości przyjrzeli się temu w szerszym wymiarze i załóżmy poddali analizie cały 9-minutowy klip, no to napiszcie o tym w komentarzach na dole, a ja z chęcią zrobię coś takiego. Tymczasem zapoznajcie się z najciekawszymi i najbardziej mrocznymi elementami całości. Thank you.
No i w dzisiejszym materiale to byłoby już na tyle. Bardzo dziękuję wam za jego oglądanie. Jeżeli ten film ci się spodobał, to strzel pod nim kciuka w górę, także zasubskrybuj na kanał z dzwoneczkiem, jeżeli jesteś tutaj nowy. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu, to napisz w komentarzu reklama telewizyjna, czy coś. Wpadaj na mojego Discorda, Instagrama, a także Twittera, wszystkie linki w opisie, a przede wszystkim na mój drugi kanał, czyli Chata w Lesie, już w ten weekend, chyba w sobotę, tak, to już jutro, pojawi się tam film na temat W Lesie Dziś Nie Zaśnie Nikt, czyli największego polskiego slashera i będzie on naprawdę mocny. No i to tyle na dzisiaj, ja życzę wam wszystkim miłego dnia, wspaniałego weekendu, ponieważ już jutro wpada ten niesamowity czas. Napiszcie także w komentarzach, co tam u was słychać, jak mija rok szkolny i w ogóle jestem ciekaw. I tymczasem cóż, to jest tyle w dzisiejszym materiale, mówi do was Mondar i pamiętajcie, że mimo wszystko w każdej legendzie zazwyczaj jest jakieś tam ziarnko prawdy. Trzymajcie się ciepło, cześć!